To są quarkery za 22 zł. Nie mogę, nie, kurwa. A smakują ci jak europejskie? Patrz co się dzieje, zobacz co się dzieje. No nie, no on the mind, guys. Kurwa, on the mind. On the fucking mind, guys. Kurwa jebana. Ty co taki odklejony? To co, armia, oczywiście jak leci ekipa Łuka z tej strony i idziemy za uderzeniem. Był test bułek, który myślę, że nas bardzo ciekawił, bo na co dzień jemy te bułki. I chcieliśmy w końcu się dowiedzieć, które bułki są najlepsze i dzisiaj dowiemy się, które płatki owsiane są najlepsze. Zrobimy sobie ślepy test i będziemy robić tak, że testujemy, powiedzmy, tą miskę, dajemy oceny, mówimy, co to może być za firma, ile mogą kosztować i zaraz wchodzi Zakrzew i daje nam paczkę, żebyśmy się nie pogubili. I czeka jeszcze jedna rzecz. Przepraszam. Test dla ludzi fitnessu. Codziennie jecie owsiane. Ja jem w weekendy najczęściej owsiane. Mam taki dziwny zwyczaj. Dobra, to są błyskawiczne płatki owsiane. Niebieska etykieta. I to jest, wiesz, jaka firma? Jeszcze nie próbuję. To są to jest kupiec. To jest niebieski kupiec błyskawiczny. No bez smaku. Ale Michał, bardzo dobrze zgadłeś. Ogólnie idealnie opisałeś produkt. Poważnie? Tak. Ale zobacz, że wiedziałem, nie? Ja serio to wiedziałem. No weź tak zakręć na kole, kurwa, żeby ci wypadło, to trochę czasu poczekasz. Błyskawiczne? Nie wiem, jak to zrobiłeś. Jakiej firmy jeszcze błyskawiczne znasz? Poczekaj, zaraz spróbuję, mi się odblokują. Wiesz, jak ludzie trafiają pojęcia. W lot, to i trafiłby jeden. Dobra, kupiec i Santy potrafił wymienić, a reszta to tak na szybko to... Nie. Oceniamy. Dla mnie to są bardzo fajne płatki owsiane. Z tego względu, że i jak zawsze jak je zamoczysz, nie musisz ich długo trzymać pod przykrywką. Zawsze są takie gęściutkie i nie są twarde właśnie. Więc ja daję 8 na rozpoczęcie, żeby wyczuć dalej, nie? Żeby po prostu mieć gdzie pójść. Ja nie lubię tych błyskawicznych, więc dam 5, bo po prostu wolę górskie. Ja też wolę górskie, jednak żeby się troszkę odróżniały płatki od siebie, ale tutaj no bardzo dobry produkt, więc nie mogę dać nisko, 8 dam. One są fajne, duży plus, że są delikatne i łatwo jest je szybko ugotować, bo górskie trzeba przygotować tak długo, żeby później nie mieć pierdów, w weekendy jem, no. Żeby cały dzień nie pierdzieć górskimi. 8 na 10. Bardzo fajne. No, dosłownie przykrywasz, wiesz, talerzykiem, czekasz ja wiem, 3 minuty. Ja wiem. Hello. Uwaga, uwaga, gra. Jak się nazywa ta gra? Zgadnij kto to. Zgadnij kto to w wersji z influencerami, w którą graliśmy na odcinku. Dzisiaj do końca dnia pojawi się za złotówkę na wksklep.pl. Jedziemy dalej. Dawaj sakę. Wolę taki rytuał z tych owsianek sobie robić, że je długo gotuję w mleku, potem sobie wpierdalam na spokojnie. A tak w tygodniu to wolę ryżowe albo jaglane. Mm-hmm. To już wiadomo, że to są górskie płatki. No, 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 no. No, tu jest mięso. W sensie nie ma mięsa, ale wiecie, o co chodzi. Mniej smaku czuję niż w poprzednich. To mogą być drogie płatki ogólnie. Mam coś takiego. Fajnie, że pomimo tego, że są górskimi płatkami i pomimo tego, że pewnie wy w kuchni nie staliście, nie modliliście się nad każdymi płatkami, tylko... są spartańsko zrobione. No właśnie. Są na... płatki owsiane, do tego tu są jedne owsiane od widza. O. To zaraz nam powiesz, które. Chciałbym, żebyście które zwracali uwagę przy ocenie na to, że na przykład teraz znalazłem 3 łuski. Wiem, są wióry czasami. No to odejmujemy jeden punkt od razu. No. Jak zobaczymy, jak kolejne, żeby... Ale nadal mi się wydaje, że... Ja obstawiam, że to jest Crownfield. Crownfield? Ogólnie najpierw ocena, a później paczucha platujemy. Mhm. 6, bo po prostu kurwa to jest dla mnie i tak niesmaczne.
Jak to jest sam płatek z wodą? Ja ocenię na 7, bo tak jak mówię, jest to płatek górski, a nie jest twardy. A wiem, że spartańsko to szykowaliście i wiem, jak smakują spartańsko przygotowane niektóre górskie płatki owsiane. Jakbyś jadł po prostu pestki słonecznika. Więc 7, bo łuskę znaleźliśmy, tak bym dał 8 po prostu. Ja 8, smaku mniej czuję, ale bardziej mi konsystencja odpowiada, że odczuł ziarenka odróżnia. 7 minus za łuski, bo smakowo to podobnie. I teraz poczekaj, ta firma, mi się wydaje, że to może być jakiś typu kupiec albo ten Kramfield z Lidla. Białe opakowanie kartonikowe, tak? No, chyba trafiłem. Kramfield. Lestello. Pierwszy widzę. Lestello, okej. Okay. Spoko. Trzecie. O, Kramfield jak chuj. Możecie mówić, czy według was są to drogie czy tanie płatki? Bardziej słone są niż poprzednie szpi. Słone? Mhm. Łuski. I są łuski, też u mnie jest łuska. Więc jak 3? No. Czyli gorzej. Ale ja jem i nie czuję tych łusek. Ja spoko potem smak. Jest tak, są zdecydowanie saker bardziej słone niż poprzedniczki. No to nie. Co że działa na plus. Wy to zdaniem potwierdzacie? To jest bardziej słone? Nie, ja w ogóle nie tego czuję soli ani kurwa miligrama, a w tamtych i w tych. Smaczniejsze są. No. I czemu miałby ktoś dodawać sól do płatków naturalnych chyba łuskich? Nie dodają. No. Dobra, no mi się a wydaje, że to jest nadal ta półka standardowa płatków. Nie są to najdroższe płatki, ale nie są najtańsze. Wiecie, że to też były błyskawiczne? To nie były górskie, te drugie. Ty, ale mi smakują mi. To ja oceniam na 6. Ja daję 8. Ja też 8. Gdyby nie było łuski... Byłoby 9. No. Pełnoziarniste. Poka, ty zobacz. Lecimy z 4. Mniejszy pojemnik. Trzymaj. Hej, spoko się zapowiadają. Uuu, takie same, po raz 4. Zdecydowanie mają... Przydymione jakby. Oj. Owca już ma tyle tych płatków, że on pewnie je te same od pierwszego. Jest gorycz. Najgorsze do tej pory w zestawieniu. Wy czujecie serio gorycz? Nie odpowiada mi ta gorycz. Inny typ to jest płatki. Nie daje 5 na 10, pewnie daje... trzeba jechać. Nie pasuje mi ta gorycz. To jest owiec? Nie wiem, dobrze się. Nie no, pewnie... Pewnie jest, ale... Ale pewnie... Takie mączkowate. Jak tak jęczmień trochę. Jakby normalnie, wiesz... Jak piwo. Z pola wziął i... ugniótł i od razu zjadł. Czujecie mąkę? Ty jadłeś to? Jadłem, no inne są. No. I przepraszam. Taka goryczka. Tenos 3 zł 9 groszy. Okej. Okay. 3 zł 9 groszy. No, to zależy kto coś oczekuje. Pewnie są ludzie, którzy lubią. Te pasują mi do takiego białego opakowania. Takie typowe górskie, chamskie płatki, co się nęciło ryby. A ja tu zaryzykuję, że to są takie właśnie jakieś oszołomy, takie dolna półka jak płatków. Dla mnie to jest najdroższe z tych wszystkich pewnie. Najbardziej naturę czuję. Chociaż Halina dobra była. Płatki Halina, to nie są Haliny. To są jakieś nieznajome dla mnie płatki. I obstałem właśnie, że te tańsze. 6. Takie same jak wszystkie. Jakieś polskie młyny, czy coś takiego mi się kojarzy. Robert, to cena? Bardzo naturalnie smakują, ale aż za naturalnie, że takie mączkowate, że nie zje się całej miski, nawet na słodko, żeby mogą męczyć ogólnie. No więc... na bank byś kurwa nie zjadł całej miski. No jak ja robiłem masę, to wpychałem na siłę. Miksowałem 200 gramów, oliwa, białko, zatykasz nos, jedziesz. Albo robisz masę kurwa, albo się poddajesz. Ja daję 9, bo pierwszy raz czuję coś więcej niż taka bezsmakowa masa. A później taka zgaga, kurwa. Surowe płatki się mieliło, kurwa. Surowizna wpierdala. Z olejem, kurwa. Się dziwisz, kurwa, że później kwasem ci się odbija. Kurwa, jak zakwaszałeś organizm, chuj też. Nakręcali cię, że kurwa zrobisz masę, że jak Ronnie Coleman. I tydzień, kilogram na tydzień leciało, kurwa. I spuchłem jak, kurwa, prosię. 20 kilo. Musimy tą fotę dać, kurwa, co się prężysz w drzwiach. Ej, ale masę na owsianych to naprawdę jakbyś sobie utrudniał życie, nie? W chuj, kiedyś no, tak było. No nie. Cześć. To jest typowy redukcyjny produkt. Lestello, organiczne. No, owsiane. No. Organiczne. Organiczne. Są inne. Są mek, i o co chodzi, że organiczne? O co chodzi? Nic, to samo co to i to. Bio, czyli są droższe. Bio.
4,59. Jeżeli tak, jeżeli jest bio na etykiecie, to będą droższe. Robur, powiedz Sakerowi, że to nie siada mi. Smak. Naprawdę, Saker mówi, że to jest 1:1 to samo. Ale serio? No kurwa, piszą ci, że organiczne i łykasz, że to jest coś innego. Ale ja czuję inny smak. To kosztuje smak. Po prostu drugie tyle. Czy ja sobie wyobrażam? Nie. Weźcie, powiedzcie mi. To co to jest organiczny płatek, no widzisz, kurwa. Robur ci mówi, że to jest inny smak. Jest czemu inny to jest smak? Nieorganiczny? Nie wiem, ale smak jest inny, człowieku. To nie jest no jest inny, tobie pasuje ta inność, na mnie. Po prostu. Ja po prostu cokolwiek. Ale trzy osoby czują, że jest inaczej, jest nie? Jest coś innego. No cóż, to lecimy dalej. Tak jakbyś porównał bułkę białą do bułki ciemnej. Dla mnie to coś takiego. Tak, no. Tylko, że tu masz wszędzie owiec, kurwa. Aha, a ty mówisz, płatki. Że porównujesz pszenicę i nie wiem, żyto. To a tak, tu masz owiec. To mi tylko, tak, że masz, ale kurwa, to mi tak smakowało, że ja nawet nie sądziłem, że to jest owiec. To tak inaczej smakowało. O, tu chyba jakieś wchodzą. Takie papierówka, ja to nazywam. Tu coś mi śmierdzi. Tak jest jakby strasznie rozwodnione. Jakąś nazwą biomi tu śmierdzi, bo jest podejrzany kształt. Możliwe jest tak jakbyś kartkę papieru na końcu. Ale fajne, że delikatne są co nie. Kulki z papieru się robiło kiedyś. Nie czujesz, że w tych droższych jest na końcu taka goryczka? Co? Zaraz do tego dojdziemy, może to jest wspólny mianownik. Na Cenos z tyłu płatków jest przepis na pizzę. Jak zalane tak na pałę wrzątkiem, to są bardzo dobre. Że bardzo delikatne. Kurwa. No, dla mnie tego wrzątku daliście. Pół szklanki wody, pół szklanki płatków owsianych, 12 gramów świeżych drożdżów. Drożdży. Ej, dla mnie to jest takie... Paska. Spoko, ale nie urywają, 7/10. I myślę, że to są jakieś zwykłe owsiane płatki. Łuska. Ja dam 8/10, jak miałbym strzelać, to są troszkę droższe. 8. Kupiec owsiane pełnoziarniste, proszę państwa. A, pełnoziarniste. Pełne ziarno. Czuć, nigdy tych, dlatego nigdy takie tych nie jadłem. Nigdy czuć, tych nie jadłem. Ty nigdy ich nie brałem. No jestem ciekaw teraz tej. Tej? No, Quakerów. Ja jesteś ciekaw. Quakerów? Ale największy szok doznałem, że to organiczne naprawdę inaczej smakują od wszystkich. No ciepło, te dużo ciepło, twardsze, co? Nie? Niż te poprzednie. A to są a płatki, smak? To są płatki orkiszowe. A nie, myślałem, że to orkiszowe takie ciemne. O, to chyba są te z tego białego opakowania. Ja uważam, że to są Quakery. Biało-niebieskie opakowanie. Typowe 6/10. Typowe górskie na rybę, że to te. No jeszcze to nie są, jeszcze nie wiem, że to są Quakery, ale spoko są też, ale tam właśnie takie, jakie owsiane, że nie ma takiej goryczy na końcu. To są po prostu klasyczny taki owies i dorzucasz, co tam chcesz do tych płateczków. Ty lubisz taki krejk. Te to pół godziny trzeba gotować. Te mi się najbardziej podobają, bo są najtwardsze. Fajne, to jest płatek, a nie kurwa woda. Dalej 6? 7. Fajne. No, smakują tak samo, ale wiesz, struktura ja jest daję 8. Tym. Ja też 8. Ja daję 6. Łuski i są bardzo oporne do przyrządzania. Najbardziej się odróżniają. Jeden dwa razy dłużej, czy 3 razy dłużej trzeba je gotować. Quarkery. No. Prawie. Nie? Oszonówka! No i tak kurwa. Jest, kurwa! Oszonowce! Nie pierdol, spróbuj, tak? Nie wyszło po raz kolejny czy nie? Zanim pierdolisz, zanim zaczniesz pierdolić, spróbuj. Najfajniejsza struktura i od dzisiaj już innych nie kupię. Oszonówka. Ale dla Robura najgorsze by. To teraz? Ale jak już ugotujesz, to kupiec. Oddają. To jest kupiec jakiś. Co, jest jeszcze jakiś kupiec? Nie jest. Ale czy to jest kupiec? Nie odpowiem ci teraz na to pytanie. Odpowiem ci na mnie. Nie musisz odpowiadać, bo to jest kupiec. To jest Melvin. Albo Melvin, ten taki, no. To jest to samo, nie? Błyskawiczne chyba, co? No to jest to samo ogólnie. Nie, dobre. Tylko niektóre ty, są ja daję 8/10, o to chodzi. Fajnie, te jest łatwo przygotować. Fajnie. Ale gorycz. Nie zjedlibyście tego. Owca się zachwyca? Dla mnie jest serio spoko. Odklejka tam gorycz czuję. Fajniej są łatwe w przyrządzeniu, no. Widać. Piąteczka, takie. Bo taka ten, gluty. Ja nie lubię glutu. Delikatne, ja lubię płatki, no fajne wiadomo, gluty. Ale gorycz. A weź spróbuj jeszcze raz. Nie ma goryczy. Coś ci się... No jest. Nie ma, weź spróbuj jeszcze raz. Jest. Nie ma. Jest. A weź spróbuj ostatni raz. Dawajcie kto głośniej. Proszę, proszę cię, jakbyś mógł spróbować jeszcze raz. Nie spróbuję. To ja spróbuję i ty spróbujesz. Ja ci powiem, czy jest gorycz, czy nie ma. Jak ty spróbujesz, to ja. Na zasadach te...
takich, jakie mają wszyscy. Spróbujcie. Troszkę jest. Leciutka jest gorycz. Szósteczka. No dobra, to ja daję 7. Szósteczka. Rzeczywiście była lekka gorycz. Dałeś mu spróbować 8. Jeszcze raz i obniżyło cenę. Smak jak wszystkie. Zobacz, jakie są problemy w technologicznych rzeczach, że nie mogą tych łusek wyeliminować. W 100%. No, ale props za konsystencję. Props za marketing dla tych firm, że kurwa jest bio, człowiek organik, kurwa pełnoziarnista, wszystko to. Jedziemy dalej? Ej, a chcemy tak robić? Może tak dajmy, żeby ludzie widzieli, nie? O kurwa, ty, ale glut. To jest 4. Najbardziej glutowate ze wszystkich. To oni mówią, że to są płatki. Ktoś mówi, że to są płatki. Papka. To są papki. Ja lubię papki. Ale to jest przesada. Jak wjeżdża od razu w ciebie ta bieda, nie? Nie no. Poverty. To są płatki firmy Poverty. To wygląda jak taki ciapciany papier toaletowy. To wygląda, jak wdepniesz w gówno, to co ci nie przyklei się do buta, to taki kształt ma. To myślałem, gówno, że kurwa papier toaletowy, ale serio. Ale muszę zobaczyć jeszcze raz, bo ja bym dał szacunek za taką fajną konsystencję klejkową. Ale spoko smaczek. Ty, to są Quakery. No to tak, to są Quakery. Normalnie gówno pokaż. Psa, dosyć świeże. Ale dobry psy. Pierwsze 3 smaku. Godziny gówna psa. No wiadomo, więcej wody jest w porównaniu do tych. Ale... Dobre płatki. Serio... Nawet pięte widzę. Troszkę takie wyniszczałe te płatki są, mogą kojarzyć się z tym, że nie mają jakoś za dużo wartości odżywczych, ale mają. Strasznie charakterystyczna wjeżdża ta taka bieda na początku. 22 złote, tak? Za opakowanie. Ale kurwa! Ale poważnie, ale konsystencja... wielki props za konsystencję, uwielbiam taką konsystencję tak. Klejkową. I mają najlepszą konsystencję spośród płatków. Rewelacyjna konsystencja, 2 na 10. Zobaczmy co to. Ja nie wiem, czy to poza kamerą, ale ogólnie mam taką bekę, bo... Chodzi o to, że żadnych tak nie zjebaliście, jak widza teraz płatków zjebaliście. A jeszcze Deja mówił, w ciemno test będzie. A nie dokończył. Nie wiem, mam to się przygotuj. Ej, a ja nie a ja szkoda, że ze spoilu weź, bo ja miałem 9 dawać. Wiesz, i akurat teraz. Ale one są... Papiery. No, ale nie, ja ale przecież propsujemy. Ja szczerze miałem 9 dać, że to są najlepsze błyskawiczne z dotychczas. Dobra, no widz nie polubi mnie. Ej, no, ja daję 7,5. Teraz mi nikt nie uwierzy, bo... Ja daję 7,5, bo serio, ten początek jest taki charakterystyczny, ale konsystencja rozpierdalają te płatki, naprawdę. To konsystencja... To są płatki od widza? Tak. No to dobre tutaj są. Jak najebaliście ten, rozciapcialiście i jak ale papier toaletowy. Ale ta konsystencja jest zajebista właśnie. Tak, no weź rozciapcza, weź tak rozciapczaj, kurwa, to dam ci któreś z tych nie rozciapciasz. No takie łatwo się sprawi. To nie jest tak, że w tych papierowych one są bardziej kurwa rozciapciałe? Nie. Zaczynam rozkminiać. One nie były ogólnie też robione w tych papierowych, tylko były w miskach, a później też dlatego. No ogólnie też trzeba brać pod uwagę, że jednak one trochę stoją, nie? I więc mogą nie trochę rozstygnąć. No. Łusek nie widzę. Ej, konsystencja jest kurwa na dychę, ale ta bieda na początku, nadal bardzo dobre płatki, 7,5. Ja 2. Ja dałem, nie? 9. Nie 8. Lubię papek. Papki, to są papki owsiane. Zobaczmy te. No te mają... Bardzo jasne. Bardzo równomierne. Te są chyba gluten free. Serio są totalnie inne, jakie weźmiecie, oprócz cakera. Jakby orzechy na początku. Łuski. Nie ma ciapci, to jest 6. Fajna konsystencja. Smak jak zawsze. Ja czuję orzechy tutaj na początku. Chyba, co taki... my tu robimy? Chłop czuje sól i orzechy w płatkach, ty. Co my tu robimy? Ja fajnie ocenię te płatki owsiane. To jest 8 na 10 płatki. Często je brałem, jak nie... Halina, kupiec, na zmianę. Halina, owsiane, zwykłe, po prostu. I właśnie brałem je, pamiętam, z tego względu, że pamiętam po prostu, że one dobrze się... łatwo się przygotowywały. Tak samo jak kupce. Jeden minus odnośnie tej etykiety, panowie. Jeszcze raz powtórzę, dlaczego te płatki, wiadomo. Kuchnia,
wrzątek, miska i czekam 3 minuty i jem. I szybkość przygotowania, ale pamiętam, że nawet nie raz, nie dwa, a więcej jak dwa razy się ale jednąłem. Kiedyś? Jebnąłem się, oni mają, widzisz, tutaj błyska, patrz jak jest oznaczone, owsiane zwykłe i bardzo podobnie mają górskie. Bardzo jest podobne, praktycznie jest taka sama etykieta. I brałem przez przypadek górskie, zalewałem, trzy minuty jak zawsze, odkrywam wieko, patrzę, ale lipa. 8 na 10, bardzo dobry, gładki. 8. Wyrocznia? 6,5. Lecimy dalej. No, pełnoziarniste Crownfield. O, chyba Quaker. Na 100% to nie są Quakery. Nigdy chyba ich nie jadłem. Dobry test. Albo raz rzucił, ale to nie mogą być Quakery. To muszą być Crownfield z Lidla. Ale to mogą być Crownfield. Na 100%. Ale w ogóle nie, bardzo takie... Organiczne, bardzo drogie. Albo jakieś... Zakrzew, wiesz o tym. Organiczne, bardzo drogie. Ale brzydkie te podaj płatki cenę, są zakrzew. Spróbuj nie pierdolić. Nie, to są brzydkie płatki. Znaczy, nie wiem czy... czy to była podpowiedź? Przepraszam. Nie Crownfield Auchan? Pierdolisz. Pełnoziarniste Auchan. Oszą, ale wiem, a zwykłe. No. Smak słaby. I to szanuję w Oszą. Nie ma kurwa bio, kurwa no. Organik. Zwykłe. Kurwa, bo takie są. Żadne bio i organik. Zwykłe kurwa płatki owsiane. Że ten, i ten, tak. I ten wróbel jest taki, wiesz, poczciwy wróbel. Nie? Ale, sięgam, ej, drugie, co ci będę pierdolił? Te płatki są zwykłe, nie? Jak to? Jeszcze jak się ktoś upalił, kurwa, to w ogóle on rozmawia z tym wróblem, je te płatki na gastro i normalnie z tym wróblem, wiesz, prowadzi ceny, rozmowę. Ceny, kurde. I tak, ja daję drugą ósemkę, ja właśnie, wiesz, to jest dla mnie płatek. I potem jest na tym zejściu, kurwa, i wiesz, i traci tego przyjaciela. No tak i jak płacze. W Toy Story, że te tuli zabawki nie paczki. Działają, nie? Ej, jak ktoś nie płakał na Toy Story 3, jak Andy oddawał zabawki, wy kurwa szarlatany, kim wy jesteście? Możemy lecieć dalej. Generalnie nie mój typ płatków, 6 na 10. Ja daję 8, bo bardzo dobre i zmieniam ocenę organicznych na 0, bo uważam, że to jest tego samego. W chuja mnie zrobili, tak samo których smakują organiczne? Jak organiczne te. Patrz kurwa, nie. Nawet patrz, ten samo opakowanie jest, widzisz? Tylko ty, inny nadruk. Ale pokaż mi to. Spójrz, spójrz. Daj mi to. Spójrz. Nie? Masz, spójrz. To nie jest to samo. Jest na, smaku to nie jest to samo. Te są twardsze, mniej rozmiękłe i są ciemniejsze. Pozdro. To jest totalnie inny produkt. O kurwa, ty. O kurwa. To jest makaron czy płatki owsiane? Wygląda jak ten makaron z Chińczyka. Ten ryżowy tak. No. A to jedyne płatki, które Bartek robił. Co on kurwa tam wlał, ty? To są płatki owsiane, które nadawałyby się do wytrawnych potraw. Że wytrawnego, że coś wytrawnego mógłbym zjeść. Nie wiem, jak dla mnie wszystko by pasowało. Dla mnie nie. Ej, ale to jest pierwszy produkt, który mi smakuje inaczej niż wszystko, co było. Spoko smak, nie jest to kleik, ale te ziarna... Mogę wam coś powiedzieć? Wyprodukowane przez Lestello. No. I to jest Lestello. Ta sama fabryka, mówiłem. Inne opakowanie, dobra. Ale wiesz, już ale jest... te są ciemniejsze. Ale coś w tym jest, co mówię. Może być. Przypadek, że Lestello to zrobiło dla Oszą? Może być, bo może dużo i to jest Lestello. Niemożliwe, że to przypadek. Ale może, ma, może jesteś na dobrym tropie. Myślę, że delikatnie tak. Zgadnijcie firmę. Tego? No. Oszą. Nie. Quaker. Nie. Na pewno nie Quaker. Nie znam tego. Nie firmy. Znam. Ogólnie? To ja też nie znam. Bo to są... Płatki owsiane. O! No i on się kurwa szanuje. Jak te płatki śniadaniowe. Ile to kosztuje? W makro w przeszłości. Czy producent? Lestello! Ile jest? Kurwa. Jaka gramatura? Jaka mówiłem ci, że będzie tak, że dużo płatków będzie z Lestello. Jaka gramatura? 700. Ale zobacz, one są zupełnie inne. Są może być filmy, dużo większe ziarna niż poprzedniczki z Lestello. Zobacz, to jest totalnie inny płatek owsiany, bo tu masz Lestello i tu, i zobaczcie. No tak, to są pierwsze, nie, że nie mamy urojeń. Nie mamy urojeń, naprawdę, no po prostu. No, no i na selekcję no. Akurat. Inne, nie? Ale jak to jest napisane? Po prostu płatki owsiane, nie ma typu. Kurwa, ile tego jeszcze ale jest? Trzeba im to oddać, że są gusta guściki, ale te się naprawdę wyróżniały spośród wszystkich do tej pory. W porządku. A 6. Wyróżniały się smakiem, tak jakby wyglądem, konsystencją, ale etykietą. Też. A etykietą też się wyróżniały, ale... Wszystkim. Jedźmy dalej. 6. 8. 8. No.
Dawaj dalej. Dawaj. Ty już sobie wezmę. Ty same łuski. Dawaj, policz jeszcze ile ich jest, dopiero nam daj. Ale głodny jestem. Te poprzednie płatki dobre by były na klopsiki owsiane. Klopsiki owsiane. Są takie mączne troszkę. I są, trafiają się te takie ziarna niedopieczone. Takie twardsze. Nie było tego w poprzednich. To płatki owsiane są pieczone? Jak to pieczone? Mówisz, że płatki są pieczone? Że bardziej pieczone są, tak? Pieczesz płatki? Firma piecze płatki? Nie powiedziałem nic, że pieczone. Nie dopieczone. Nie, chodzi mi o to, że są te ziarna takie niedogotowane, no. Ale też nie gotują. To jest naturalny płatek. Nierozgotowane są. Więc daję 6 na 10. Poczciwe płatki, ale nieregularność ziaren i ich twardość. Strasznie się jej memła. Były takie ziarniste, a tak memła mnie. I na 1000% to nie są quarkery. Nie ma takiej nawet. No, ta mąka chyba taka mi. Ja bym dał 5. Trochę jakoś mnie męczy, nie wiem. Takie mączne i mogli tak skleić. Niemożliwe, że to byłyby quarkery. No. No jak miałbym na jakieś ponarzekać, to te byłyby pierwsze do ponarzekania. 5. Next. O, tu jakieś kurwa odręby normalnie chyba. Proszę Państwa. A właśnie. Haliny. A i właśnie jakie? Owsiane. I jakie? A błyskawiczne. To były błyskawiczne? Pokaż je. Niemożliwe, nie, pomyliłeś się. Ty, na pewno to nie jest pomyłka? Na pewno nie. Wszystkie mam... Przecież to jest niemożliwe. Wszystkie mam kolejnością. Ty zobacz. Ty, to jest pomyłka. Nastąpiła pomyłka. To jest niemożliwe. Te płatki były... Zobacz. To nie są błyskawiczne. Pomyłka. To jest niemożliwe. To jest jakiś błąd. Ale poczekaj, dojdziemy do tego. Te są takie drobne, widzisz? Zostawmy to w pamięci. I wiesz, co mi się wydaje, co pomyliłeś? Pojebało ci się, zobacz. Zwykłe? No... Nie, te zwykłe też nie są. To jest twój. Chociaż... Typowe WK. Mogę ci się pomylić? Wątpię. Serio na 90% wszystkie były w kolejności, tak jak zapisywałem. Tak było. Bo ja bym dał, że to są te, bo ja... Zakrzew, zaufaj mi, ja je no jadę błyskawicznie. Bo mi się pojebało, bo ja myślałem, że ale zwykłe. No ogólnie też mi się wydaje, posłuchaj, bo to konsystencja jest w sensie. Posłuchaj, bo te błyskawiczne, ja myślałem, że to są te. Tylko że ja zapomniałem, że oni nie ma. Że to są właśnie te gorsze, zwykłe. I to będą te zjebane. A te błyskawiczne, zobacz, to są te dobre. I widzisz, i zrobiłeś. Ale patrz, jakie to jest. Ale widzisz? Ale spójrz! Spójrzcie na to! Patrz. Mówię w tym teście o czymś, czego nie musiałem mówić. Że myliłem te etykiety. I co się stało? Pomyliłeś te etykiety. Widzisz, jakie są słabo oznaczone? No. W sumie racja. Zbliżmy kamerę. Nic nie widać tutaj, tu. Że pokażmy, że tu są całe, a tu są skruszone i dopasujmy. Skruszone. Ale zajebiście, że się pomyliłeś. Co? Serio, bo to tylko... Nie, serio, co? Bo tylko po prostu potwierdziłeś moją tezę, nie? A co jest, świetna robota. Słucham? Co jest, specjalnie to zrobiłem? Nie zrobiłeś tego. Okay. Nie podejrzewam cię, że specjalnie byś to zrobił. Błyskawiczne były zajebiste, a to były te frajery, które właśnie zawsze odpuszczałem. I to się wszystko zgadza. Cieszę się, że zajebiście, że się pomyliłeś. Jak szybko. Te bardzo zdrowo smakują. Trochę takimi otrębusami. Otrębusy. Co? Otrębusami. Na pewno smakiem się wyróżniają. Co? I tak wiesz. Ale inne w smaku niż typowa owsianka. No. Już jakieś tam otrębusy. Coś tu jest na rzeczy. Coś tam. Ale nie wydaje mi się, że to są te płatki jeszcze za 20 zł. 3 na 10. Że to nie są quarkery. Papki owsiane. Łuska. Ale są, jest dużo łusek. Dam 6 na 10, kurwa. Po prostu. To ja 5. Piąteczka. I są to... Sonko. No. Oni chyba robili... Trochę jak mąka wygląda z daleka. Nie, oni chyba robili rebranding opakowań, wiesz? No. Jakoś niedawno. Ej, nie macie, że trochę to z mąką się kojarzy? Tak, albo z takim... Nie, no nie wygląda jak płatki, jak na pierwszy. Nawet zobacz, tam jakby ciasto ktoś robił. No, ale nie patrzmy się na zakrzewa, kurwa. Bo wiem, że już będzie teraz wyścig, które są za 20 zł, nie? I generalnie tutaj ta konsystencja jest bardzo ciekawa.
Do chodzenia, kurwa. Jak szarlotki konsystencja. Garneta. O ja pierdolę, jaka papa. No. Człowieku. Ty lubisz papkę? Ja lubię. Uwielbiam. 1/10. No takie zjesz później, wiesz, nie rozsadza ci kichów. Bardzo wyróżniająca się konsystencja spośród wszystkich płatków. Jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju. Jedyna i zasługuje na ocenę. To może być Quarker, panowie. Jeszcze luknę tam na tamte pozostałe. Dawaj. Jakbym miał powiedzieć... Tu takie jasne są to. To jest amerykański płatek, to są Quarkery. Taka galareta to musi być Ameryka. Ale daje 7/10, spoko płatki, super konsystencja. Ocenki? Ja 8 daję. 7. Pływ w dupę. Z takich saszetek są robione. Kurwa, Quarker, zobacz. I one właśnie mają, tam jest 6 bodajże takich saszetek w środku dużej. Mogę jeszcze dużo przynieść, jak chcecie. On the mind, guys. Zobacz, 18. Trochę czuję się obsrany, bo mamy 18 płatków owsianych i zgadłem Quarkery. Dokładnie byłem w stanie powiedzieć, które są Quarkery. 20 mamy. 20 płatków i co? Trafiłem kupce i trafiłem teraz Quarkery. Czy uważasz, że nie znam się na płatkach owsianych? To jest loteria, znasz się na płatkach. Zdecydowanie znasz się na płatkach. I nie jadłem tych Quarkerów, ale wiedziałem już na bazie tych danych, wiedziałem, że to już jest Ameryka jakaś. Muszę powiedzieć, że ta konsystencja już jest coś przy Ameryce, już coś zrobili im łatwiej, nie? Żeby się lepiej to rozdziabdziało, nie? Już tam jakaś jest... Co tam jest? Kurwa, jakaś chemikalia są, czy co tu jest? Nie ma tu składu. Myślę, że są wyjebane z błonnika, nie ma łusek. I to są płatki za 20 zł. Tak. Lecimy dalej? Tak. Sekundka. Zda. Kurwa, mnie zaskoczyli to, że tak myślałem, a czy będą się czymś wyróżniać te Quarkery? Ale jednak się postarali, nie? To, nie? Ale delikatne. Jednak nie poszli po najmniejszej linii oporu, nie? No tak, nie no. Dwa produkty się wyróżniały. Te, co jak makaron i teraz te Quakery, nie? Czyli dwie papki. 1/10 i 2/10. Ale delikatniutkie. Kurczę, są tak delikatne i mają duże ziarna. Quaker jak chuj, co? Jeszcze dało ci maku wyciągnąć. Nie no, kurwa. No nie mówcie mi, że to są Quakery, no. Nie, to też jest papka. Też. Poczekaj. Czy to są Quakery, czy to nie są Quakery? Zaskakująca konsystencja, nie aż taka szarlotkowa jak w poprzednich, ale jest zajebista konsystencja, nie ma łusek i są mięciutkie w chuj. To są Quarkery za 22 zł chyba. Nie ma łusek, są duże łuski. A smakują ci jak europejskie jakieś? Patrz co się dzieje, zobacz co się dzieje. No nie no, on the mind guys, kurwa, on the mind. On the fucking mind guys. Think about it. Myślę cały czas. Nie mogę przestać. O kurwa. Jak można być takim... Kurwa, i znowu to zrobili, nie? Ale nie, to nie my, to oni. Znowu to zrobili, kurwa. Specjalnie chciałem dać... Zrobili z owsianych coś, kurwa. Wjebali je w karton. Zrobili fajną etykietę, że myślisz, że jesteś jakimś szlachcicem, kurwa, z tej wojny secesyjnej, nie? Zobacz to, jakie fajne. Secesyjnej? Też oryginalne. Secesyjnej. I zrobili to, i dowieźli. Zrobili coś z płatków owsianych. Kurwa, kocham to nastawienie. Typek z wojny, esencyjny. Bo nie ma, ciesz się, że masz co jeść. Typek. Nie narzekaj, nie ciesz się, jeździ tym, ciesz się, że masz w ogóle czym jeździć. I kurwa, poszli krok dalej. I specjalnie dałem obok siebie właśnie Quakery. Żeby nas zwieść. Że teraz to na pewno nie będą Quarkery. Ale tej jednej osoby tu nie zwiedzisz. On the fucking mind, guys! Teraz uwaga, moja wstawka to jest Michael Oatczarzak. Michael fucking Oatczarzak, guys! Think about it! Ty niewiarygodne, co? Wam to smakuje? Tak ogólnie? Są bardzo dobre. Dla mnie dwójeczka. Solidna. Nie są dla mnie najlepsze solidne. Z tych wszystkich, na pewno. Papka w chuj. Przeciętne są dla mnie. Ale zamknął oczy, to bym nie wiedział, że to płatki. Te glutowe dałem wysoko, bo są jedyne w swoim rodzaju, a te już nie są to takie fakt, unikatowe. No. Wiesz co, Saker? Mógłbym być taki, że powiem, że właśnie... Nie, bo ja tobie wierzę, że to nie jest twój typ, nie? No. Tylko, że akurat to jest mój typ, bo ja lubię takie miękkie płatki. Ale z bułkami i mógłbym być taki, pamiętasz? Że wiesz co, nie, oszołomy są całkiem podobne albo nawet i lepsze i że te kosztują 20 zł i że jebać te płatki. Ale ja powiem, że to są
że to są najbardziej jakościowe, że to są najlepsze płatki i że to jest 9 na 10 ocena. Czaję, ale zauważ, że w bułkach mieliśmy to samo. Ja lubiłem te takie mięsiste, że były w nich ziarna, że czuć było ziarno. Dokładnie. A ty lubiłeś miękkie, papka, nie? No i to jest to samo. A tutaj masz tą papkę i masz duże ziarna. Wiesz o co chodzi? No, tak. To, to jest pojebane. No dla, dla takiego siebie łuska? Idealnie, no. Znalazłeś łuska? Nie ma łusek. No, nie suche są fajne w smaku, bo one są takie cienkie. Ten suche jest zmiażdżone. Zmiażdżone fest są. Weź pokaż. To jest nie... My jesteśmy kurwa ludźmi drugiego sortu, nie? Naprawdę, no. Jak oni to kurwa robią? Jakbyś małpie dał telefon komórkowy. Dlatego jesteśmy w drugim sorcie. Właśnie Małpa bierze telefon komórkowy, to taki sam. My zastanawiamy się nad płatkami. Nie ma, no jest po prostu 100% Quaker Roll Oats i tyle, nie? 100% Quaker Roll Oats. Mają swój patent i chuj. Czemu jesteśmy ludźmi drugiego sortu? Mówimy na to Quaker oraz wysypujemy kurwa, widząc wielką dziurę. Co? To nie dla nas. Nie masz doświadczenia z takimi opakowaniami. Czemu? No nie ma. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, że tak jest. Cieszę się, że je masz. Samochód. Ważne, że masz co jeść. Ważne, że masz czym jeździć. Samochód w warsztacie 2 miesiące. Cieszę się, że masz zastępcze takie, jakie masz. Tak jest. Ważne, że jeździ, nie? Z głodu nie umrzesz, tak? Lecimy z następnymi. Ty, piękny odcinek, piękny test. Właśnie to jest, bo to ci rozjaśnia wiele rzeczy. To tak jak podróżujesz, nie? I jedziesz na przykład do Egiptu i albo siedzisz w hotelu i tam ten Egipt, jak Egipt, ciepło, nie? Gorąco i chuj. Ale idziesz, patrzysz na tę kulturę, jak się ludzie zachowują, zwiedzasz kurwa, widzisz jak to wszystko funkcjonuje i tak samo jest z tymi płatkami. Świadomie analizujesz te płatki, a nie tylko, żeby wpierdolić i pójść dalej. Po czwartych płatkach chciałem podziękować ci, Michał, za ten test. Po czwartych? Po czwartych, już jest zajebiste. To są zajebiste. Dyszka. Gorycz trochę, co? Tak. A czekaj, to są inne. Tak. Daj mi. Nie wiedziałem, co my robimy teraz. Papa w chuj. Można dach kurwa zrobić z tego. Dobra konsystencja. Gusek to jak, dla mnie to jak Quaker, 2 na 10. I jest ta bida na początku. 6,5. Dla mnie 7 na 10. 6. W porządku są. A wiesz dlaczego? Wiecie dlaczego bieda? I takie inne tam. Biedronka? Nie. Bio. Firmy bio. Po raz kolejny. A nie, ja tą firmę lubię, tylko to, jak ta firma się nazywa? Młyny Stoisław. Ty nie wierzę, że to zrobiliśmy. To ich płatki górskie są najlepsze w Polsce, moim zdaniem. Możemy je na ekran chociaż dać? Dajmy, no. To ja polecam. Jak ktoś lubi ziarna i to wszystko, to się odnajdzie w tamtych. A póki co szans tych, co mamy. Nie wiem, czy za dużo wody tutaj. One są takie, że trzeba je trochę pogotować ogólnie. No. Kojarzę te płatki. Ale miękkie są. Takie ja lubię. To jest 7. Dla mnie 5 to jest. I zobacz, i znowu jest. Obstawiam, że to są sonko. Dla mnie 6. Kupowałem je. Crownfieldy jak chuj. Jakieś smaczy. Też Crownfieldy bym powiedział. To dam 7, to nie jest jałówka dla mnie. 7. One spoko są. Siódemeczka, no. O. Sonko owsiane górskie. A zobacz, znowu ta nowe opakowanie. Tak, jak mąka ziemniaczana. Też dobre, kurwa. Spoko, no. Nawet 8 dam jednak. Jak sobie już je tak przemieliłem. Troszkę je trzeba. Czuję, że zjadłem płatki, kurwa. Zajebisty odcinek. Prawie się najebałem już. Test alkoholi, kurwa. No, kto jest odcinek. Kto to myślał, test alkoholi. To jest zajebisty odcinek. Spoko. Za łuski minus 1, czyli 7. Typowa piątka. Klasyk. Dla mnie klasyk. Ja mam tak samo jak Robur, tylko że 7 smak. Bardzo fajny tylko za te łuski, nie? Sporo łusek, ale bardzo, bardzo spoko. Wierzę wam, bo sam nie zauważyłem. No to 7 też. Powiem wam, że nie było łusek, to 8. Coś niesamowitego wyjdzie w ocenach. Bo tak różne dawaliśmy, kurwa, że myślę, że coś z pizdy totalnie wygra. Robert, ocena? 7. A to jest kupiec górskie. No.
Tak, kupiec jest spoko, słaby. Płateczki, nie? Ja ją mijam właśnie. Ostatnio nie dostałem. Nie ma łusek, fajne, delikatne. Będzie wysoka ocena ogólnie. Ja 9 daję. Ja daję 8,5. Są łuski? Że to są drugie płatki dla mnie. Takie wyróżniające się zajebista konsystencja. Coś jak właśnie te quarkery, nie? 6. Szukam nie łusek. Nie ma aż takiej papki, więc spoko. Nie ma łusek. Czekam na weryfikację łusek. Nie ma za łusek. Dużo, to ja 9 daję. Nie pierdolę, że to jest coś znowu jakieś... Halina. Halina ma zajebiste te płatki. No, bo ja jem tą halinę. I górskie. To dobrze ktoś to rozdrobnił. Dobrze ktoś to zalał. Dobrze przypieczone. To jestem w szoku, że ktoś tak dobrze dopiekł je. A może ty raz za słabo i... Nie. To były te. Mi się pomyliło z górskimi. Ewentualnie... Zwykłe wziąłem. Nie, błyskawiczne, zwykłe. Te. To mogło... te ci się zjebały. Te mi się zjebały. Mi się mogło pomylić. A tych nie brałem. No. Mi się mogło pojebać i na przykład ten patyk był gotować, bo on jeden patyk gotował. No. On się w jednym patyku on nie gotował. Tak? Bardzo możliwe, że nawet przebył. Bo wiesz, bo halina, bo tak, bo masz tych mocarzy typu kupiec, sonko i tak dalej i ta halina tak naprawdę... Zapomniana. Jest zapomniana, ale mają serio spoko te płatki od siebie. Dobre mają. 9. To co, wracam do was z oceną. Werdykt. Zgadnijcie, które płatki wygrały według was. Nie wiadomo, bo te oceny, ten dawał nisko, ja wysoko, on nisko. Halina. Ten co było 20 płatków, zgadłeś quarkery. No quarkery nie będą, bo on dał 2 quarkerom, nie? Niestety. Halina. Więc te ostatnie. Te ostatnie będą pierwsze haliny. I ostatnie są pierwszymi. To ładnie. Haliny są. Znowu pierwsze. Jest biblijnie. No. Już raz było. I fajnie. Halina wygrała. 8 punktów. Polska góro! Polska góro! Polska góro! Halina! Zachłysnęliśmy się Ameryką, a Halina wygrała. Są dwa drugie miejsca. No. Pewnie. I są to płatki owsiane na drugim miejscu. A, tak. Jesteś tym typem z mema. Te. A, okej. Okay. Muszę. No i git, kolejne polskie. A drugie. Ceneo owsiane pełnoziarniste, pozycja trzecia. Cenos, te. Też nie ma Ameryki. No i fajnie. I są. Ale to dobrze. Trzy trzecie miejsca. Kupiec owsiane błyskawiczne. Bardzo dobre płatki, brawo. Kupiec owsiane pełnoziarniste. Tak, te. No i ostatnie oszodówki. Jest oszona podium. Pięknie. Brawo no. Do oszona. I to będzie w moim sercu. A gdzie quarkery? Gdzie Stany Zjednoczone w tym wszystkim? I dziękujemy. Bye everyone. Widzom. Dziękujemy, że uwierzyliście w test bułek. Mamy nadzieję, że tutaj też się spotkamy na czasie.